No dobrze, a gdzie jest twoje szczęście? Czy Edyta Górniak jest szczęśliwą kobietą? Kobietą może nie, ale jestem szczęśliwą mamą i jestem szczęśliwą artystką. A to jest tak, że dostajesz dużo w sferze zawodowej, dostajesz dużo w relacjach z fanami, z współpracownikami, a w relacjach z mężczyznami brakuje ci czegoś? Trudne pytanie. Czegoś mi brakuje? Chyba partnerstwa. Po prostu partnerstwa. Bo myślę, że miałam różne relacje w moim życiu i były tam piękne uczucia często. Czasem nawet zdarzały się takie momenty magii, bardzo, bardzo pięknego porozumienia, dusz, harmonii, spójnych takich myśli i takiego jednego rytmu oddychania i konwersacji. I zdarzało się takie. Natomiast jakby tak przychodził ten moment następnego etapu, czyli partnerstwa, no to tutaj jakby... Ale ty co, nie dotrzymywali ci kroku? Ja bym musiała zwolnić. Nie umiesz. Ktoś mi dotrzymał kroku, tak mi się wydaje. Może bym umiała, ale musiałabym mieć 150% gwarancji, że to moje poświęcenie i oddanie tego, co budowałam przez ileś tam 20 ponad lat, że naprawdę mogę teraz zmienić etap i to będzie ten etap, no ale życie pokazuje, że właściwie to, na co pracuję sama, zostaje i jest trwałe, jeśli chodzi o moją scenę, natomiast jeśli chodzi o życie osobiste, to bez względu na to, ile oddam uwagi, energii, czasu, starań i oddania, to nie mam gwarancji, że to... No to bardziej pływa, bo to jest rzeka, uczucie to jest rzeka, nie? Ja dzisiaj inaczej w ogóle rozumiem miłość niż kiedyś. Kiedyś mi się wydawało, że to właśnie budowanie relacji polega na tym, że każdy udowadnia ze swojej strony, ile jest w stanie poświęcić. Poświęcić. Oddać. To złe słowo. No właśnie, znaczy po prostu wyrzec się czegoś. A byłaś choć z jednym z tych wspaniałych mężczyzn blisko tego ideału, że już mogło się udać? Nie myślałam o tym. Znaczy, teraz jakbym tak miała na głos analizować, myślę, że najwięcej zrozumienia dla mojej osoby, mojej wrażliwości, dla muzyki, dla ludzi, empatii, mojej przestrzeni potrzebnej na to, żeby być kreatywnym artystą, zamiłowania do podróży, do tego, że jestem mamą, to myślę, że najwięcej miałam zrozumienia u Piotra Szrama. On był taką osobą chyba najbardziej, która dała mi jakby taką przestrzeń i z taką akceptacją, że ja po prostu chciałam wracać na te nasze spotkania i jakby, no nie mogę powiedzieć do domu, bo nie zamieszkaliśmy nigdy razem przez 4 lata, ale... Nie chciałaś? To jeszcze wtedy nie, bo ja byłam dopiero, jak poznaliśmy się z Piotrem, to ja byłam rok po rozwodzie, to było po prostu za wcześnie. Ja myślałam, że przyjdzie ten moment otwarcia się na to, żeby budować rodzinność i do końca do tego nie dopuściłam. Rozstaliście się w przyjaźni, a nie żałujesz? Nie, dlatego że myślę, że już na tamtym etapie byliśmy oboje świadomi pewnych różnic między nami i byliśmy zgodni w tej niezgodności, jak gdyby.